Cześć, witam Was na moim kanale Przez najbliższe dni troszkę będzie mi ciężko nagrywać ponieważ mój piękny, nowy 49-calowy monitor się zepsuł, uszkodziła się matryca więc musiałem go odesłać działam teraz na takim malutkim więc nagrywanie jest trochę yy, troszkę uciążliwe bo nie mam podglądu, nie widzę tego co się dzieje mam nadzieję, że będzie yy, że będzie ok i szybko dostanę mój monitor naprawiony z powrotem ale przejdźmy już do Raida. Dzisiaj pomówimy sobie o dwóch losowaniach. Pierwsze losowanie, to yy, ważniejsze, dotyczy, yy, dotyczy naszej nowej fuzji. Znaczy nowej fuzji. Tej fuzji, która będzie w maju. Tak, widzimy tego pana na, teraz na ekranie. Yy, to jest Vault Keeper Wixwell i on ma być fuzją majową. I tutaj Plarium postanowiło zrobić coś naprawdę ciekawego, ponieważ to jak ten czempion, jakie będzie miał skile, oddali w nasze ręce, w ręce graczy. Także w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy mogli głosować. Dzisiaj rozpoczęło się głosowanie na jego A3, potem będziemy głosować na A2, na A1 i na końcu na pasyw. Tutaj widzimy na końcu jest licznik: 3,5, no więcej niż 3,5 dnia zostało do tego, żeby zagłosować na A3. Także przejdziemy sobie przez to, jakie tutaj są skile do wyboru. Co, yy, I pomyślimy o tym, co najlepiej wybrać. Więc zacznijmy, jeszcze tego nie robiłem. Yy, ok, vote now. Dobra, i pojawiają się wszystkie skille yy, Przerzuciłem się na drugą stronę, żeby tego nie zasłaniać. No i zobaczmy, co tutaj mamy yy, do wybrania. Pierwszy skill Damage Focus. Tak, bo w każdym tym skillu będziemy mogli wybrać skill z jednej z trzech grup albo będziemy się skupiać na obrażeniach, albo na defensie albo na skill będzie supportowy więc zobaczmy co tutaj mamy atakuje jednego przeciwnika, ignoruje stone skin ten atak, jeżeli zabije kogoś to dostaje 50% turmiter ignorowanie stone skin jest bardzo fajne szkoda, że jest to atak na jednego tylko przeciwnika no i szkoda, że nie dostaje dodatkowej tury zamiast 50% turmit. I tutaj mam w tym Mam duży problem, ponieważ nie wiem y, Jakie staty będzie miał ten champion jeżeli na, czym, jeżeli na ataku Będą się opierać jego obrażenia To ja nie wiem, jaki on będzie miał potencjalnie Atak, czy to może będzie defense, tak dalej. Od tego w dużej mierze zależy to Czy on będzie mocno atakować Już nie mówię o tym, że nie znamy mnożników Tutaj przydałoby się też wiedzieć Jakie on może mieć Affinity, a tego też nie znamy, więc naprawdę ciężko jest wybrać, tutaj zadecydować, jeśli chodzi o ten pierwszy skill, bo generalnie opis brzmi ok, zabijamy kogoś, kto ignoruje Stąskim, Szkoda tylko, że tylko i wyłącznie Stąskim, Więc mam zbyt dużo wątpliwości tutaj, zbyt dużo niewiadomych, żeby pójść w tą stronę. Co zobaczmy, co mamy na drugim. Defense, Defense Focus umieszcza dwa intercepty na celu. I to jest nowy buff Co on robi? Fajnie by było gdyby tutaj e, Czy oni to opisali tutaj? A, opisali troszkę, dobra, bo w tej pierwszej wersji tego nie opisali W każdym razie Intercept będzie blokował próby y, Kontrolowania przeciwnika i on będzie blokować stan, Sleep, Freeze, Provoke, Fear, True Fear Petrification i Ship Bardzo fajna sprawa, bardzo fajny buff I on się stakuje, także to oznacza, że jak tutaj wrzucimy, będziemy mieć dwa takie intercepty na sobie, co oznacza, że możemy zablokować dwie próby wrzucenia jednego z tych debuffów do kontroli. Gdyby ktoś mieliśmy. Gdybyśmy mieli championa, który trzy takie próby podejmuje, no to wtedy ta trzecia już mogłaby być skuteczna. Ale póki mamy Intercept, no to nie będzie można nas. Nie będzie nas można tutaj kontrolować. To ma działać i blokować nawet. Jeśli ktoś ma w opisie skillu, że nie może być zablokowany, także to jest pierwsze, pierwszy raz w historii. Także intercept na wybrany cel. Dodatkowo wrzuca increase defense i shield na wszystkich na dwie tury. Wartość tego shielda będzie proporcjonalna do jego defensu. I ten skill wygląda dla mnie bardzo dobrze. Raz, że mamy, będziemy byśmy mieli pierwszy raz czempiona i od razu w fuzji moglibyśmy dostać czempiona z zupełnie nowym buffem. To jeszcze samo wrzucanie Increase Defense na wszystkich plus z Shieldem. To jest naprawdę dobry skill. I tylko tutaj ponownie bardzo dobrze by było znać cooldown tego skillu, bo to może robić dużo różnicę. To czy mamy tutaj 3 czy 4 tury cooldownu? No nie zakładam, że tutaj 5 by dali, no ale to jest naprawdę znacząca różnica. Mogliby taką informację e, tutaj też. Podać, ale generalnie ten skill wygląda bardzo dobrze. No idziemy do trzeciego: Support Focus. Tutaj, tak, pod support, wskrzesza wszystkich martwych czempionów, daje im 50% HP i połowę. Turmiter umieszcza jeden duży poison e, na wszystkich przeciwników na dwie tury. E, ilość tych poisonów zależy od e, ilości czempionów wskrzeszonych, czyli gdyby on był ostatnim żywym, na przykład na arenie, wskrzesza trzech, no to. Przeciwnicy dostają po 3 Na W dungeonach to by mogły być 4 poisony, gdyby był jedyny, tak? Maksymalnie 4. Na Hydrze, maksymalnie 5. Szczerze, sam Revive jest fajny, ale te poisony wrzucane przy okazji, to jest dla mnie troszkę dziwne. To jest dla mnie troszkę dziwne. Nie wiem, gdzie miałoby to być jakoś super użyteczne, zwłaszcza w endgamie. E, także dla mnie. Dla mnie zdecydowanym wyborem bezsprzecznie jest A2. Defense Focus to oczywiście wybór tego, determinuje to, co będę wy wybierał w przyszłości. No bo nie chcę potem mieć czempiona, który, w którym będzie mishmasz, który będzie jeden skill defensywny, z którym ofensywny. Ok, przy defensywie można jeszcze popatrzeć na support, ok, jak najbardziej, ale wtedy mi defense raczej będzie odpadać. Więc ja. Wybieram e, ten drugi skill, defense focus, i składam mój głos. No i widać, fajnie, że pokazują, e, co aktualnie wygrywa. 48% ludzi zagłosowało na dokładnie na ten sam skill. Fajnie, że inni, e, dużo osób myśli podobnie. Wiecie, generalnie, jest fajny pomysł na to, żeby wybierać. Można tutaj naprawdę stworzyć czempiona, który nam się będzie bardziej podobał Ale z drugiej strony Może to pójść w bardzo w zły kierunku I właśnie możemy skończyć z kimś kto będzie miał skille od sasa do lasa i, I tak naprawdę ostatecznie wyjdzie raczej taki Kiepski, bo nigdzie nie będzie Specjalistą Będzie Przyzwoity w wielu miejscach, ale nigdzie nie będzie Specjalistą Mam nadzieję, że tak nie będzie, no, czekamy za 4 dni Poznamy A2 Opcje na A2 i zobaczymy, na co tam będziemy mogli głosować. Ok, pierwsze głosowanie zrobione, a teraz przejdźmy do drugiego głosowania yy, na nagrody. Jesteśmy już na drugiej stronie. Tutaj mamy Community Choice Awards Vote. To są losowanie na nagrody związane z dla twórców. Są kategorie dla twórców, ale są też kategorie dla ludzi ze społeczności, którzy coś fajnego robili. Tutaj jest to związane z różnymi konkursami, które plarium organizuje. Tak, co jakiś czas mamy, czy to na jakieś memy, robienie memów, jakieś grafiki, jakieś rzeczy plastyczne, czy też były właśnie cosplay'e. I tutaj. Fajnie, bo postanowili kogoś tutaj też wyróżnić. Ja już oddałem moje głosy. Tutaj możecie widzieć, na kogo ja głosowałem. W kategorii Fun Art of the Year tutaj były różne plastyczne rzeczy. Były tam rysunki. Były... I właśnie była tutaj rzeźba. Szkoda, że tutaj nie można tego powiększyć i pokazać dokładnie. Ta rzeźba była dla mnie najciekawsza. Naprawdę fajna, fajnie zrobiona. Szkoda, że tutaj nie dali, bo pamiętam, że oni w pewnym momencie... Chyba na swoich social mediach, chyba na, na X pokazywali człowieka, który w arbuzie wyrzeźbił chyba Galeka. Chyba to pamiętam Galek. Szkoda, że tego nie ma, bo y, to mi się bardzo podobało i też bym zagłosował. Tutaj mamy Artaka. Później mamy kategorię mem roku. I tutaj ten mem dotyczył e, fuzji ostatniej, która była tak ją opóźnili o tydzień, że wypadała w trakcie świąt No i tutaj był, mama mówi do syna e, o, Dobrze pamiętam, syn, no tata jest w pracy, czy ma swoje jakieś zajęcie, nie może z nami teraz e, świętować Ma zrobienia Dungeon Divers i inne takie rzeczy Później cosplay najbardziej mi się podobała pani, która się przebrała za a, O i teraz mi wypadła nazwa tego czempiona z głowy Mhm. Mm, mm nie przypomnę sobie, nie będziemy. W każdym razie, no, widzicie. Tam, jak co roku, była nominowana e, Leila Foxnation, która, tak, to jest youtuberka i streamerka, która właśnie jest cosplayerką i ona co roku e, co roku uczestniczy i co roku wygr zawsze wygrywała do tej pory w poprzednich te tego typu konkursach organizowanych przez Safrona. Także pomyślałem, że tym razem może na kogoś innego: Content Creator of the Year. No Moim ulubionym content creatorem jest Hell Hades, więc nie mogłem zagłosować inaczej. Streamer of the Year. Tutaj tak naprawdę powiem wam, że wybrałem Nevisa, ale ja żadnych z tych twórców ich streamów nie oglądam. Nie znam ich yy, twórczości, więc w zasadzie, na zasadzie losowania. Potem mieliśmy kategorię najlepszy nieanglojęzyczny twórca. Tutaj wybrałem Farbstofa. Nie oglądam też żadnych z tych ludzi, no bo ja po angielsku i poza tym to nic, więc nie zrozumiałbym. Ale Farbstof, za to co robi dla społeczności, tak, bo to jest twórca RSL Helpera, więc za to co robi dla społeczności, jego tutaj wybrałem. I potem Strategy Master, tak, to robi najlepsze strategie. Wybrałem Bronco Games, wybrałem kogoś nieoczywistego. Bronco robi, polecam jego kanał. On naprawdę fajne strategie ma fajne rzeczy wymyśla, więc wybrałem jego. Był tam jeszcze Shini, to jest twórca z Finlandii, który też naprawdę ma nieortodoksyjne pomysły. Shini jest naprawdę endgame'owym graczem, platynowym graczem, ale on ma ten problem, że jemu brakuje wielu meta-czempionów, przez co on jest zmuszony do wymyślania ciekawych strategii, ciekawych podejść do tego, żeby sobie radzić, więc też polecam, polecam. jego kanał, jest naprawdę ciekawy. No, i odniosę się też do tego, dlaczego mnie tutaj nigdzie nie ma, bo dużo pytań było. No mówiłem, jak to się pokazało, mówiłem, że byłem, jestem nominowany w kategorii najśmieszniejsza miniaturka. No niestety tej, ta, ta, ta kategoria ostatecznie nie trafiła tutaj. Zresztą powiem tak: jak prosili nas twórców tak, w programie partnerskim o nominowanie ludzi, w, i tam było 8 czy 9 kategorii. Z tych kategorii, które tam były, na pewno był Content Creator of the Year, Strategy Master, był Streamer chyba był. Nie przypominam sobie tego top non English speaking content creator. Tego sobie nie przypominam. Na pewno właśnie z tego, co tam było, a nie trafiło ostatecznie, był pomysł na, najbardziej innowacyjny pomysł na film. Był właśnie najlepsza, ta najśmieszniejsza miniaturka. Był tam też y, na najlepszy nowy twórca, który dołączył do programu partnerskiego w 2023 roku. Takie trzy kategorie pamiętam na pewno były, które tutaj ostatecznie nie trafiły. Nie było tych trzech pierwszych na pewno. No i nie pamiętam tej, gdzie tutaj farb, na Farbstofa y, zagłosowałem. No więc szkoda, myślałem, że może będzie jakiś polski akcent. Y, no niestety tutaj nie ma. Może za rok się uda. Ok. Myślę, że to tyle z mojej strony. Poznaliście moje głosy. No i mam nadzieję, że za 4 dni, jak poznamy kolejne skile e, na naszego Kipera, to będzie tam też coś naprawdę fajnego i ostatecznie okaże się, że nie jest, że jest Keeperem, tylko z nazwy. Dobrze, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć.